Ford Mondeo 2016 rok. Dzisiaj Wam pokażę, jak na wyświetlaczu ustawić wyświetlanie, dokładnie coś takiego, wyświetlanie historia zużycia paliwa w ciągu ostatnich 24 minut. Jak to ustawić? Już Wam to pokazuję. No więc startujemy z takiej pozycji, że wchodzimy tutaj w zużycie. Widzimy, że mamy tylko taką opcję, te dwie opcje. Nic więcej się nie pojawia. Do tej czynności oczywiście użyję program Forscan i kabelek od firmy V-Gate. Jedną stroną podpinamy się do samochodu, a drugą podpinamy laptopa przez wtyczkę USB. Szczerze powiem, kabelek świetnie się spisuje, szybko się łączy, nie ma żadnego przełącznika, co robi go jeszcze bardziej przyjemniejszym w obsłudze. W opisie znajdziecie link do kabelka, kod rabatowy i link do recenzji o tym kabelku. Również na koniec filmu trochę więcej informacji o tym kabelku. A teraz przechodzimy do procedury. Przy odpalonym Forscanie podłączamy do samochodu. Rozpoznaje, zatwierdzamy. Następnie idziemy tutaj do procesora. Wybieramy moduł IPC. Ten, konfiguracja modułu. Naciskamy play. Uruchom procedurę serwisową. Następnie tutaj w filtrze, aby szybciej znaleźć, wpisujemy fuel. I tu nam się pojawiły kilka opcji. Widzimy, że przy tej opcji, która to jest tutaj, ta historia menu jest disabled. Dwa razy na tym naciskamy i wybieramy opcję 1. Zatwierdzamy. Tak samo tutaj przy tej opcji economy format menu. Wybieramy ją dwa razy. Klikamy na tym. Wybieramy opcję enabled, czyli jedynkę i też zatwierdzamy. Przy takim ustawieniu naciskamy przycisk pisz, zapisz w komputerze, potwierdzamy, zgasły nam zegary, resetuje nam się wszystko teraz, wróciło do angielskiego, naciskamy tutaj OK i sprawdzamy, co nam się tu wyświetla. Najpierw wróćmy do języka polskiego, szybko to zrobimy. Więc wybrany polski, idziemy jeszcze tylko do jednostek miary, przełączamy na kilometry, wybrane, i idziemy teraz do zużycie i zobaczcie, idziemy w dół, pojawiła nam się nowa opcja, historia zużycia paliwa, więc w ten sposób udało nam się dodatkowo dodać taką opcję dla zainteresowanych. Na samym końcu oczywiście wyłączamy procedurę serwisową przyciskiem i możemy rozłączyć komputer. Jest kilka słów odnośnie kabelka V-Gate. Jak znaleźć ten produkt? W wyszukiwarce wpisujemy vgate.pl. Na stronie producenta V-Gate znajdujemy produkt, który nas interesuje, w tym wypadku V-Gate, Wolinkę FS. Naciskamy kup teraz. Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia wybieramy dodaj do koszyka. Zobacz koszyk. Kod kuponu wpisujemy mechanik. Kreska na dole, mobilny i potwierdzamy. Widzimy, cena nam się zmniejszyła 30 zł taniej i również kurier, płatność z góry, darmo. Więc jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat tego produktu, zajrzyj do opisu, tam znajdziesz link do tego produktu, znajdziesz kupon rabatowy, jak i również znajdziesz link do filmu z recenzją odnośnie tego kabla. To tyle. Pozdrawiam serdecznie.